Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Bardzo długo takiego challenge'u na moim kanale nie było. 100 zł! Tyle mamy oczywiście na dzisiejszy opening i od tej kwoty będziemy oczywiście starali się zrobić jakąś kosę na Hellcase'ie. 26 dolarów, no tyle oczywiście w przeliczeniu na PLN. 100 zł, tak? 26 dolców, 100 zł. Tyle oczywiście mamy na opening. Oczywiście przypomnę, że na skinsforfree.pl w linku w opisie wchodzisz sobie, klikasz, dołącz do konkursu na skinsforfree.pl i masz tutaj takie 3 piękne itemki, które możesz wygrać, możesz sobie dołączyć, a ja przejdę na batelki. Na batelki, od batelek zaczynamy. $1.80. No niestety już tutaj mój oponent chyba stwierdził, że jednak chyba nie chce ze mną grać, dlatego dołączamy sobie bota tutaj, bo zobaczymy, czy Hellcase'owy nasz tutaj ogra. Co to za skrzynka? Czy to jest jakaś procentówka? No lubię procentówki, no ale no... No tutaj jeden strzał tak naprawdę może jedynie nas, wiesz, uratować i podbudować morale. Zobaczmy, ile to kosztuje wszystko. No dobra, no jakbyśmy tu bitwę wygrali, to cokolwiek można by było z tego dostać, tak? No ale no tak nie wyszło, niestety. Zobaczmy sobie tutaj. Nie mam totalnie pojęcia, jak te tańsze skrzynki wyglądają, w sensie co one mają w sobie, czy to są jakieś, wiesz, procentówki właśnie, czy to jakieś, wiesz, takie fajne w miarę. No tutaj otwarcie na plus. Generalnie taką skrzynkę chyba możesz sobie otworzyć za darmo, bo oczywiście nowi użytkownicy, którzy wejdą na Hellcase'a i użyją sobie kodu promocyjnego, dostaną hajs za free na start i oczywiście 10% więcej dopłaty. Kodu oczywiście wystarczy, że użyjesz sobie, logując się z linku z opisu, bądź klikając tutaj, wpisujesz oczywiście Croxy przez 2x i możesz sobie odebrać oczywiście. Metody płatności tutaj, jak klikniesz sobie refill, są oczywiście wszelakie. 18,029, ok, 15 centów straty. Zobaczmy jak teraz. Ok, w miarę już close teraz. Generalnie przypomina oczywiście o kalendarzu. Kalendarz, mam nadzieję, że już skina sobie jakiegoś wygrałeś. Jak nie, no to zapraszam na próbowania dalej, tak? No jeszcze trochę tych skinów tam jest do wygrania. Jeszcze nie poszła, z tego co pamiętam, nagroda główna, czyli albo kosa, albo rękawiczki. W sensie chyba nie poszła, bo jeszcze na ten film nie mam wylosowanej osoby, nie? Więc no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. $1.18 na naszym koncie. Zobaczmy co z tego otwarcia. No ten USP trochę będzie kosztować, 63 centy. Battlescar, 63 centy w ogóle, jak to brzmi? Że to pada z moich ust, stary. Dolary, dolarsony, stary. Takie coś to zazwyczaj chyba słyszycie z moich ust. No ale teraz, no, ładny tutaj powrót z tą MP9. Myślałem w ogóle, że to jest ta różowa MP9, bo wygląda niemalże identycznie. Hypnotic ona się nazywa, hipnoza, z tego co pamiętam. No, petunia 8, co? No dobra, jestem w szoku, delikatna strata. No teraz chyba te lepsze skrzynki lecą. Mam taką nadzieję bynajmniej. 32 centy. No strata. Strata minimalna. Strata minimalna. No może być ciężko. Ostatnie otwarcie. 8 dolców kosztowała ta bitwa. No ten Glock może nas uratować. No nie uratował nas. No mogłoby być lepiej. No mogłoby być lepiej. Zostało nam 16. 16 dolarów. 16 dolarsonów. Czyli jakieś... No więcej niż 50 zł chyba, tak mi się wydaje. No ale no dobra, spróbujmy tą skrzynkę, dorzućmy to, dorzućmy kapsuły. To będzie skrzynia z uspami i skrzynia z glockami. 7,85. Fajnie by było teraz tą bitwę ugrać, serio. Wtedy myślę, że jest potencjał, żeby spróbować jakkolwiek delikatnie do wykonania tego challenge'u oczywiście się zbliżyć. USP za 66 dla nas. Teraz skrzyneczka glocka leci. No. Średnio, średniawa. Otwarcie kolejne. Jest bizonik tutaj dla nas. No i chyba dzidzi, co? No będzie ciężko, żeby do tego wrócić. Mbeczka, flashback. No, może niekoniecznie. Jakaś tutaj dobra naklejeczka. Moja chyba ładniejsza, co? Ale czy droższa? No, delikatnie. Istnieje ostatnia. No i chyba tu nie będzie ratunku. Albo? Jest! Mamy to!
No! 8 dolców, stary. 8 dolarsonów. Wygrywamy tą bitwę w ostatniej szyni. No powiem ci, że... W to mi graj. Tutaj w ogóle są te szynki z Counter-Strike'a, nie? CS2 Limited. Dorzućmy to. No i coś jeszcze chyba, co? Może Red Case i coś takiego. No prawie 10 dolców tutaj bitwa kosztuje, więc zobaczmy, czy ktoś dołączy, bo na te tanie bitwy to ludzie instant niemalże dołączają. Więc tutaj też możecie trafić na mnie, tak? Jak sobie skrzyneczką lubicie zakręcić, no to możecie trafić na właśnie potężnego kroka nagrywającego tego typu filmy. A jak chcecie więcej w ogóle tego typu filmów, od iluś tam złoty do kosy, to daj znać. No tutaj, kurczę, ten Galil, no mimo, że jest to ten sam. Ojejku, no i to jest pograne. To już będzie naprawdę Mission Impossible, żeby do tego wrócić. No by musiało coś konkretnego tu spaść, no ale konkret niestety nie spada, no i nasz oponent niestety nas tutaj kasuje. 7 dolarów, stary. 7 dolarów, możemy to przeznaczyć na taką szczynkę na przykład. No i zobaczmy. Zobaczmy, czy nas zawiedzie ta szczynka, czy nie. No jest CZ-ka. No wygląda mi to na battle scared, więc... Zobaczmy, 3 dolary, no właśnie, 3,59. 4 dolce na moim koncie. No i co mogę tak naprawdę otworzyć? No są te strzyki na promocję, no to z nich powinniśmy tutaj, że tak powiem, skorzystać, nie? Żeby, wiesz, spróbować jakkolwiek coś z nich wycisnąć. Jest 5-7 Buddy, $23. Niestety minus. Otwarcie kolejne. Sprawdźmy, jak nam pójdzie teraz. No to jest, stary, kwestia już naprawdę dosłownie mniej niż 10 zł. Jakby to nam się udało, taki challenge, no to byłoby wpyte, no ale no... Lecisz w tym momencie praktycznie chyba ostatnia skrzynia. No, chociaż CZ-ka, Eko. Coś może tutaj uratować. Taka CZ-ka na rundę Eko trochę, nie? $49. No jakkolwiek możemy jeszcze jedną otworzyć, tak? Jakkolwiek możemy. Albo Puppet Viper. No Battle Scared to... No to nie jest. To nie jest to, stary. 37 centów, no i zostało nam 70 centów. Czyli prawie tyle dostajecie, bo wy dostajecie 70, ja mam 73 w balansie, tak? Na start. No i no co, no mogę chyba już w tym momencie spróbować, mogę jedynie znaleźć taką skrzynkę, którą mogę otworzyć, na przykład tam. Aha, batelka. No dobra, no to wrzucimy na 4 osoby. Ja dziękuję serdecznie oczywiście za oglądanie. No dzisiaj niestety challenge nie wyszedł, tak? No ale takie challenge wychodzą, no wydaje mi się, naprawdę bardzo, ale to bardzo rzadko. Chyba tutaj coś się zepsuło, bo ludzie chyba nie chcą do mnie tutaj do bitwy dołączyć. No ale no cóż, no jeszcze raz dziękuję wam oczywiście za oglądanie. Daj mi jakąś tą skrzynkę, co mogę sobie zakręcić nią. Czekaj, no po prostu tak możemy to stworzyć, nie? Tylko nie wiem, czemu bota nie mogę tam rzucić, to mnie najbardziej zastanawia, no ale coś takiego. I startujemy na 2 osoby. Ej, no czemu bota nie mogę dorzucić? Czelki stwierdził, że jestem tak biedny, że nie ma nawet co na mnie wastować tych botów. No spoko, dzięki. Zobacz, oparcie. Ostatnie skrzynki. No i jego lepszy. No jego niestety lepszy. Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro. Siemano.